Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I chciałbym tak zwrócić uwagę na jedną rzecz, wskazać pewną prawdę. Znaczy to, co tutaj zaistniało na kanale, no pan Rafał ewidentnie wysiadł, reszta protestantów nawet nie próbuje go bronić, bo jest bezbronna, jest bezsilna. Kiedy mówiliśmy sobie o pobożności, ja się tam powoływałem na wpis pana Rafała, według którego człowiek pobożny, pobożność człowieka nie ma wartości przed Bogiem, a nawet i uczynki pobożne przed Bogiem są bez wartości, bez znaczenia. Powiedzieliśmy sobie troszkę o tym, jak to wygląda w świetle nawet prawdy protestanckiej, bo wiara popycha do uczynków, prawda? Do modlitwy, prawda, i do łamania chleba, bo przecież też łamiecie chleb, prawda, panie Rafale, spożywacie wino, więc to są uczynki pobożne, bezużyteczne, tak? Pan Stepanow głosi, pan głosi kazanie niedzielne i tak dalej, to bezużyteczne jest, tak? Dla Boga. No, gratuluję, więc robi pan coś bezużytecznego. Według pańskiej myśli i przed Bogiem, prawda? I powoływaliśmy się tutaj na Korneliusza, nad którym chciałbym się jeszcze troszkę zatrzymać. Ale zanim sobie przejdziemy do Korneliusza, to powiedzmy sobie, czemu akurat tak pan Rafał zaciekle walczy? Wiemy tylko o panu Rafale jako o jednym albo jedynym protestancie, który się tutaj udziela na kanale, że jest z Kościoła Zielonoświątkowego, teologiem Kościoła Zielonoświątkowego. Reszta protestantów boi się przyznać, do jakiej należy, do jakiego odłamu należy. Dlaczego zielonoświątkowy teolog atakuje pobożność? Trzeba sobie sięgnąć w jednym zdaniu do źródła powstania Kościoła Zielonoświątkowego. To jest Parham, który jest, albo można, założycielem, bądź jednym z ojców Kościoła Zielonoświątkowego przy Azusa Street, a on był masonem. Prawda? I tu już zaczyna nam się pewne rzeczy rozjaśniać. Masoneria walczy z sakrum, z wszelką formą pobożności. Czym jest pobożność człowieka, jeśli nie taką wewnętrzną strefą sakrum, w którym trwamy przed Bogiem i z Bogiem, i z tego naszego wewnętrznego sakrum, z tej pobożności, czyli z tego wewnętrznego sakrum, wypływają uczynki nasze przed Bogiem, duchowe, jak i też względem bliźniego. Czyli to sakrum jest takim naszym wewnętrznym miejscem, ta pobożność jest właśnie takim sakrum, wewnętrznym miejscem w nas, taką świętością, w której my żyjemy z Bogiem. I ta wewnętrzna świętość, to sakrum wyraża się właśnie w aktach przed Bogiem i zewnętrznie przed ludźmi. Więc atak na pobożność, czyli na tą sferę sakrum w człowieku, jest wpisany w masonerię, w plan masoński, zniszczyć sakrum, żeby człowiek stał się taki zwiotczały, rozlazły, bez tego punktu odniesienia, jakim w sercu każdego człowieka jest Bóg i poczucie jego świętości i respektu przed nim. Sakrum. Stąd się mówi o desekralizacji często Kościoła. Jest to nic innego jak wsiąkająca idea masońska o desakralizacji Kościoła. Aby Kościoły straciły właśnie swoją tego wewnętrznego ducha, to sakrum. Tylko zrobić właśnie jakąś dyskotekę, jakieś tam coś tam, prawda? I to też uderza nie tylko na zewnątrz, ale też we wnętrze człowieka, przez negowanie konieczności pobożności, że to jest bezużyteczne, że to jest stare przymierze, że to jakieś tam i takie całe masońskie gnioty,
które absolutnie nie mają żadnego potwierdzenia w Słowie Bożym, bo ja zadałem panu Rafałowi pytanie, na które absolutnie nawet się nie próbował odnieść do tego nagrania. Są tylko trzy wpisy, gdzie Jezus mówi, że uczynki są bezużyteczne. Choć jedno zdanie, to jest wyssane z palca, z głębi masońskie, ale oczywiście wielu protestantów, przypuszczam też i pan Rafał, nie jest tego świadomy, że to, co pisze, to jest masoneria, że to masońskie ma podłoże. Przejdźmy sobie do naszego Korneliusza i przyjrzyjmy mu się troszeczkę bardziej. Panie Rafale, pan, który pisze, że pobożność człowieka przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. W Cezarei mieszkał pewien człowiek, 10:1 dzieje, imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej italską 2. Pobożny i bojący się Boga. Korneliusz pobożny, przecież pobożność nie ma żadnego wpływu przed Bogiem. Jak to pobożność? O pobożności Korneliusza piszą, przecież to jest bezużyteczne. Jedziemy dalej. Wraz z całym swym domem dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. I ten werset, który czytaliśmy wczoraj. Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. Poganin, pobożny, bojący się Boga, składający jałmużny, stały się ofiarą przyjemną Bogu. A to już jest po zmartwychwstaniu. Poganin składa ofiarę przyjemną Bogu. Coś tu nie bardzo jest. Pobożny? Poganin? To coś nie po protestancku. To coś nie po myśli pana Rafała. Bo pobożność nie ma wpływu, a tu jednak ma. Ale jedziemy dalej, mówiliśmy sobie o tym wczoraj. Ale przeczytamy sobie teraz to, czego nie czytaliśmy wczoraj. Wiersz 22. Oni odpowiedzieli, setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny. Sprawiedliwy? Poganin sprawiedliwy? O czym może zaświadczyć cała ludność żydowska. No ale dobra, no to oni se tak myślą, że Korneliusz był sprawiedliwy. Okej, 34. Przekonuje się, wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 35. Ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Więc Korneliusz był sprawiedliwy w oczach Bożych. Był mu miły. Poganin! Sprawiedliwie nie tylko z wiary, tylko wiara. Jezu, jest Panem i już jestem sprawiedliwy. A resztę wszyscy idą na odstrzał. A tutaj poganin. Korneliusz był sprawiedliwy przed Boga? Dlaczego? Bo wierzył? Nie, bo jeszcze nie wierzył, ale postępował sprawiedliwie. Postępował sprawiedliwie w oczach Bożych. Widzisz pan, panie Rafale, jak dostajesz w kość? Jak protestantyzm dostaje w kość? Uczynki pobożne człowieka, nawet poganina, stawiają go w oczach Bożych jako miłego i sprawiedliwego. Jego modlitwy i ofiary są, jego modlitwy i jałmużne ofiary są miłe Bogu. Przypominają Bogu o tym człowieku. Widzisz pan, panie Rafale, jaki protestantyzm jest fałszywy? No co pan, panie, powiesz? Że no on był taki sprawiedliwy, że jednak w tej sprawiedliwości był niesprawiedliwy. To święty Piotr się tu myli, tak? Bo ja wiem, że będzie się tutaj kręcić o tej sprawiedliwości, że był tak sprawiedliwy, że jednak niesprawiedliwy. No a jednak jest świadectwo, że był dla Boga sprawiedliwy. Więc, panie Rafale, proszę nie wypisywać bzdur, których nawet pańscy bracia w wierze nie są w stanie obronić. Sam pan ich nie jest w stanie obronić. Prawda? I nawet nie próbują ich bronić pańscy bracia w wierze, co pokazuje totalną indolencję protestantyzmu względem prawdy. Totalną
indolencję, niewydolność, bezsilność. Pan, panie Rafale, mi tu piszesz, że zostałem skonfrontowany, że jestem bezsilny. Panie Rafale, proszę pokazać mi swoją siłę i moją bezsilność i podważyć to, co powinniśmy. Proszę podważyć, zresztą o tym w następnym nagraniu, żeby nie za długo. Więc mamy sprawiedliwego Korneliusza, który został usprawiedliwiony właśnie przez swoje postępowanie, czyli uczynki, panie Rafale. Był sprawiedliwy przed Bogiem przez swoje uczynki. Nie jest pan w stanie pisnąć ani słowa, tak samo jak z listu świętego Jakuba, przykład Rahab, nierządnicy, grzesznicy, która została usprawiedliwiona przez uczynki. 2,27 Jakuba. Więc mamy tutaj dwa przykłady. Korneliusz, który był sprawiedliwy, był bogobojny, a był jednak w oczach Bożych sprawiedliwy. I mamy Rahab, która była grzesznicą, poganką, grzeszną, nierządnicą, poganką, poganką usprawiedliwioną przez czyny sprawiedliwe. Pozdrawiam i czekam, panie Rafale, na merytoryczną odpowiedź do tego, co sobie powiedzieliśmy, i bronić swojego stanowiska, że pobożność jest bez znaczenia. Pozdrawiam.